wraz z rozpoczęciem studiów na Kulu, to był słynny październik 1956 roku, najpierw etykę miał profesor Bednarski, dominikanin, który w końcu października wyjechał do Rzymu i tam w ogóle już był potem. I wtedy wykłady z etyki, które się mam na pierwszym, na drugim roku filozofii, prowadził Wojtyła. Pamiętam jak dziś, to był, zawsze miał we wtorek o 8:30, ale dokładnie była godzina za 29, wchodzi troszkę pochylony, w płaszczu postawiony kołnierz, takim wolnym, ciężkim krokiem do sali ksiądz profesor Karol Wojtyła i mówi: ach, przepraszam bardzo Państwa, ale ja jestem według czasu krakowskiego, więc spóźnił się. A on się spóźnił, bo długo pewno się modlił. To ta zawsze, zresztą nawet jako papież spóźniał się, ale wszyscy wybaczaliśmy, bo wiadomo było, że to było spotkanie z Panem Bogiem. Od razu uderzyła mnie taka sylwetka, troszkę inaczej się zachowywał niż profesorowie. Nie siadł za stołem na katedrze, tylko stał przed nami, to była sala 33, i mówił, nie czytał, nie miał kartek, tylko myślał i mówił. Myślał i mówił. Także to było takie dla niego charakterystyczne. Drugie, co mi od razu, na co zwróciłam uwagę. Myśmy mieli wtedy profesorów, księży różnych, dobrych kapłanów, ale żaden z profesorów na przerwie nie modlił się. On brał brewiarz i na korytarzach modlił się. Gdzie człowiek wstąpiło się do kościoła, ksiądz Karol albo spowiada, albo przed Najświętszym Sakramentem modli się. Także właśnie to były te rysy, które od razu mi jakoś tak wpadły w oko. Pierwszy raz taki kontakt bezpośredni. To ja jeszcze studiowałam z drugą siostrą z naszego zgromadzenia. No i tak razem idziemy. Kiedyś nas zaczepił i mówi: a z czego te siostry będą się specjalizować? A my od razu z metafizyki. Ach, z metafizyki. I potem ile razy nas spotka, mówi: te co będą z Arystotelesa pisać pracę. To było, ale taki bliższy kontakt, to była taka przyczyna. Otóż koleżanka z UMCS-u zwróciła się do mnie i miała znowu koleżankę, która wychodziła za mąż. A ten kandydat na męża nie chciał, trudno mu było pójść do spowiedzi i szuka dobrego księdza. Więc ta koleżanka do mnie mówi: niech mi siostra znajdzie jakiegoś dobrego księdza. No ja myślę, no wszyscy dobrzy, ale tak od razu pomyślałam o Wojtyle, bo wiedziałam też, że ma kontakt ze studentami jeszcze w Krakowie. No i wtedy poprosiłam, wiem, że nawiązali kontakt i on się spowiada. Do dziś, znaczy nie do dziś, bo ale przez długi czas jeszcze utrzymywał właśnie z tym młodym człowiekiem. I wtedy to już było takie pierwsze spotkanie. Poza tym ja miałam jeszcze możliwość spotykania Karola Wojtyły w Warszawie, ponieważ on zawsze, jak był w Warszawie na zebraniach episkopatu, zatrzymywał się w naszym domu, w naszym klasztorze na Wiślanej. I tam bardzo często też miałam możliwość przy kolacji czy na jakiś w ogóle rozmowy takiej już bardziej bliższej niż tylko studenckiej. Ksiądz Wojtyła, jak już powiedziałam, nie czytał, nie miał przygotowanych, tylko myślał i mówił. I o miłości mówił w taki sposób fascynujący, tak głęboko i tak pięknie, że wszyscy mieli takie, studenci, co lubią mieć jakieś takie myśli, no on na pewno przeżył jakąś miłość, bo to nie może tak się znać na miłości, jak on, ale takie
znaczy to, co bardzo mi utkwiły w pamięci, te słowa, że właściwie człowiek jest powołany do miłości. Miłość jest zadaniem człowieka najważniejszym i tą drogą spełnienia człowieka najważniejszą. I że no, taką właściwą drogą dla człowieka jest małżeństwo jako ta podstawowa i bardzo ważna forma miłości i że miłość polega na byciu dla drugiego. I to bycie dla drugiego właśnie to jest to ubogacanie się wzajemne i to musi być takie do końca. I że człowiek musi kochać tak, że aż gotowy oddać życie. Mężczyźni są w tej sytuacji, jak idą na wojnę, oddają życie dla innych, żeby inni mieli wolność, prawda? Matka, no jednak nawet dzisiaj zdarza się, że jej życie przy urodzeniu dziecka jest narażone na śmierć. I też nie powinna się cofnąć przed tym. I zwrócił się do nas, mówi, a jak osoby konsekrowane powinny kochać, żeby spełnić ten postulat miłości. To takie, ale w ogóle to bardzo były interesujące te wykłady. No właściwie treść tego to jest cała ta książka Miłość i Odpowiedzialność. On tak sięgał do głębi, pokazywał te źródła, te różne formy, ale ciągle podkreślał, owszem, że miłość jest i upodobaniem, i pożądaniem, miłość małżeńska i sympatią, prawda? Ale przede wszystkim jest aktem osobowym, że to kocha nie ciało, nie chwilowo, tylko że to jest zaangażowanie osoby ludzkiej w życie drugiej osoby. I to jest wzajemne te ubogacanie osobą, drugim człowiekiem, a w stosunku do Pana Boga, Bogiem. To jest dopełnianie to. To jest jakaś taka, no i właśnie to na różne sposoby nam ukazywał i pokazywał. On właściwie był etykiem i miłość i odpowiedzialność jest z zakresu etyki, ale właśnie pisząc miłość i odpowiedzialność doświadczał, że trzeba jeszcze sięgnąć głębiej i powiedzieć, kto to jest człowiek, co to jest osoba i to jest właśnie potem, to były te wykłady z antropologii, na które składały się różne wykłady monograficzne, a zaowocowało osobą i czynem. I tutaj jest, ja uważam to za bardzo wielkie dokonanie, właściwie w dziedzinie filozofii największe jego i najpotrzebniejsze, w momencie, kiedy w naszej kulturze były to te błędy antropologiczne, te złe wizje człowieka, a on ukazał tą pełną prawdę o osobie ludzkiej. Jan Paweł II w całym swoim życiu dokonywał wielkich wyborów. Wielkich wyborów. Przecież on nie poszedł do seminarium od razu po maturze. Poszedł, właśnie, był bardzo zaangażowany w tą działalność aktorską, interesowała go literatura i on sam bardzo pisze na ten temat, jak dokonywał tych wyborów. Był człowiekiem głębokiej modlitwy prawie od dzieciństwa, w każdym razie młodości. Dokonywał ich na pewno też przez modlitwę, ale sam opisuje ten moment, kiedy, bo on musiał dokonywać i tam pisze, że i tutaj musiał dokonywać między
teatrem, to chyba było najmocniejsze, literaturą, pracą naukową i kapłaństwem. Potem jeszcze zresztą pracą naukową. No i tutaj przed oczyma nawet ma postać brata Alberta, który dokonał tego wyboru sztukę dla działalności dla biednych. I pisze tam Dar i Tajemnica, że w pewnym momencie miał takie olśnienie, że ma być kapłanem. I to ta decyzja już po tym przeżyciu napełniła go pokojem. Przecież on dalej miał też wybory. Jakie trudne. Był bardzo dobrze zapowiadającym się, znaczy już filozofem, profesorem. W wieku lat 33 miał już habilitację na UJ zrobioną. Już miał dokonanie. W 58 roku otrzymuje propozycję zostania biskupem. Wiem, jaki trudny to był dla niego też wybór, bo to już znowu, nowo, bo wydawało się, że filozofia jest jego dziedziną, taką, w której on się dobrze czuje i ma świadomość, że może w niej dużo zrobić. Tutaj to znam z opowieści naszych sióstr. Wtedy ta wiadomość doszła do niego, jak był na Mazurach ze studentami. I pewnego dnia, to był lipiec 58, do naszego klasztoru na Wiślanu w Warszawie przychodzi jakiś pan po cywilnemu, bo tak był tam ubrany, i pyta, gdzie jest kaplica. No, siostry nie wiedzą, kto to jest. Poszedł do kaplicy i 8 godzin bez przerwy tam modlił się, właśnie żeby dać odpowiedź, że przyjmuje, bo prawda, przyjmuje biskupstwo. I zmienia się ta jego sytuacja, prawda? Oczywiście on jakoś kontynuował, ale to już przecież są inne. To inne są też zadania. Także właśnie to miał znowu, a trzeci wielki wybór, to przecież jak został papieżem. W inauguracji pontyfikatu było nas przeszło 100 osób z kulu. No i muszę powiedzieć, że to była bardzo radosna chwila dla nas wszystkich, ale miałam głęboką świadomość, że to jest bardzo trudne pole do działania i wymaga wielkiego bohaterstwa, jakiegoś męczeństwa. I tutaj u papieża to się to męczeństwo spełniło. Także akurat jak wróciłam do Polski, wszyscy mówią, o, się zapłakała. Gdzieś tam mnie złapali w telewizji, jak mi łzy leciały w czasie tej wielkich emocji i przeżyć. Bo wiedziałam, że to bardzo trudne jest jednak powołanie. To, i on ciągle świadomie właśnie wybierał. No, na pewno trudu, tylko to był człowiek tak wierzący, tak zjednoczony z Panem Bogiem, te miał pomocy, ale zawsze jednak jest wielki trud odnaleźć się w tej nowej, w nowej sytuacji, w nowych działaniach. No, właściwie po tym tygodniu, bo to było tydzień od wyboru, on na tym tronie papieskim już się doskonale jakoś odnajdował, ale to na pewno trud był i on, tylko on ten trud znosił do końca, zresztą pokazał to swoje zjednoczenie nie mniej, nie więcej, tylko z Chrystusem ukrzyżowanym. Przecież te lata po zamachu zawsze były trudne, a te lata ostatnie to heroicznie cierpiał. I heroicznie pokorny był, że się pokazywał ludziom w tej sytuacji. Ale on tak kochał ludzi i tak kochał Pana Boga,
że nawet te zewnętrzne, niezły, przyjemne objawy nie oddalały od niego ludzi i ludzi młodych. Dla mnie, przecież to, że on pojechał do Paryża i że tak był dobrze przyjęty w takiej sytuacji, przecież to jest nadzwyczajne. A jakie to musi być trud, jak on tych trudów nie oszczędzał, jak on przecież mógłby sobie trochę odpocząć, czy on się tyle modlił, on jak nie mógł klękać, a jednak klęka, przecież można się na stojąco modlić, ale on zawsze wybierał tą najtrudniejszą sytuację. On był całkowicie, on naprawdę kochał Pana Boga, kochał ludzi, wszystkich ludzi, nie tylko wierzących, nie tylko katolików, wszystkich i służył im heroicznie. To jest heroiczny. Ja uważam, że on jest tak wielkim świętym i ma tak wielkie dokonania, ale Pan Bóg tych swoich przyjaciół nie oszczędza. Proszę spojrzeć, jakie on miał trudne życie. Właściwie sierota. Ciąg matki nie miał, bo prawie mówi, że aż mu się zamazywało w pamięci na postać. Ojca stracił, brata stracił. Chyba był jedynym księdzem, który nie miał takiej uroczystości prymicyjnej, bo nie miał rodziny, która by mu to zrobiła. Potem ta praca, te kamieniołomy, ta ciężka praca i zawsze trudne warunki. A poza tym on był tak człowiekiem ubogim, tak nie zwracającym uwagę na jakieś wartości materialne czy wygody. On jako mieszkał w pałacu arcybiskupim, ale w pokoju, gdzie było łóżko żelazne, gdzie była nakrytym kocem wojskowym klęcznik. Także widziałam kiedyś, jak jechał na sesję, na sobór i u nas się zatrzymywał. Właśnie w Warszawie akurat byłam i pan Józef, czyli ten jego kierowca, niesie za nim walizkę, taką wielką walizkę i tak biega. Tam coś się trzęsie w tej walizce. Ja mówię, co tam jest? No taka duża, a mało rzeczy. Więc wzięłyśmy jakąś walizkę mniejszą i ja przekładałam te rzeczy. To druga koszula, tak, nie tam jakoś uprasowana, tak zwinięta, piżama, dwie pary skarpet, wszystko to tak naprawdę ubogie. Ten słynny ten pędzel taki wyłysiały, no nawet potem on do Rzymu i tam opisywali po wyborze o tym, ten pędzel, bo on się brzytwą golił. Uważam, że ma trzy takie wielkie dokonania. Połączenia tego obiektywnego i subiektywnego spojrzenia na człowieka, można powiedzieć myśli filozofii bytu i filozofii świadomości przy tym dobrym rozumieniu. Rozumu i wiary, drugie dokonanie, połączenia i trzecie połączenie teorii i praktyki. Pokazał, że właśnie na to, żeby uprawiać etykę, filozofię moralności, etykę, żeby filozofię społeczne, teorie, trzeba, wszystkie są związane z człowiekiem, z teorią człowieka. Wszystkie. U podstaw powinno być teoria człowieka. I on dokonał tego zwrotu antropologicznego w innym sensie niż mówimy to o Descartesie. Prawda? Bo osoby realnej. Także, ale te trzy, to był człowiek syntez i człowiek ekumeni, że tak powiem, nawet w myśli, prawda? Tej jedności nie rozdzielał, tylko łączył. Głęboko rozumiał, a jak się głęboko rozumie, to jest ta jedność. Był człowiekiem wrażliwym,
przecież miał koleżanki, miał kolegów, darzyli się przyjaźnią, prawda? Do dzisiaj czy są, przez całe życie utrzymywał relacje, ale był bardzo blisko młodzieży akademickiej i oni mu się po prostu zwierzali. On był, przecież był spowiednikiem, ale na pewno miał takie przyjaźnie, ale jednak to wszystkiego, co go pytali nieraz, ale no i właśnie sam pisze, owszem, miał koleżanki, ale chyba przy tej decyzji nie wchodził, przy decyzji kapłańskiej ostatecznie, to nie wchodziła jakaś, że musiał opuścić jakąś kobietę. Prawda? Znaczy jakąś sympatię dziewczęcą. U papieża to było widzialne. Jak się wchodziło do kaplicy przed mszą świętą, jak on klęczał na tym klęczniku, tak się wchodziło, to jakby się czuło, to był taki masyw modlitwy. To się czuło, jakby to coś emanowało z niego. Odprawianie mszy świętej, to i zresztą całe życie to pokazuje. I całe życie, całe od ostatnie lata pokazują tą wielką jedność z Chrystusem. To każdy to podkreśla. To jest fenomen jego życia. Ostatni dzień, przecież ostatni no, stan choroby najwyższy, prawda? A on od rana wszystkie modlitwy, które codziennie, czytanie Pisma Świętego, Droga Krzyżowa, dwie msze święte, wiatyk, Komunia Święta, wszystko, prawda? Ta wierność niesamowita. To trzeba bardzo kochać. To na tym ta miłość polega. Ale właśnie, ponieważ Chrystus kochał, ale to nie tak, że ktoś mi tak powiedział, ja cię nie lubię, ale z miłości do Pana Boga cię kocham. Nie. On był taką jednością, on kochał człowieka i kochał świat. To nie był mistyk oderwany od świata. Dla niego Bóg był wszystkim we wszystkim. I on tak pisze, że to ostatecznie w mistyce o to chodzi. To nie jest mistyka buddyjska. To nie jest nirwana. Przecież on za życia dokonywał pewnych cudów, jak się okazuje. I to ksiądz dziwi gdzieś pisze na ten temat. Jak go zapytał, no jak to się dzieje? To nie ja, to Pan Bóg. Czyli to zjednoczenie przez niego Pan Bóg tak działał. Zresztą to, co on dokonał w dziedzinie myśli, w dziedzinie duszpasterstwa, w dziedzinie te wszystkie pielgrzymki, to wszystko, to są w dziedzinie poruszenia spraw nawet społeczno-politycznych w świecie. To wszystko nie są dokonania na ludzkie siły. To są dokonania mocą działającą przez tego człowieka. Byłam w kaplicy, w tej, której on tyle lat, 20 lat tam się modlił, przyjeżdżając do Warszawy. No i ktoś, siostra weszła do kaplicy i powiedziała tak, że byłam na modlitwie. Ja już wiedziałam, że, znaczy byłam przekonana, że to są ostatnie chwile i że jakoś chociaż bardzo, bardzo, ja wiedziałam, że to już jest to spełnienie życia, że już ta pełnia, że już więcej nie można. To chociaż to wielki ból i wielka to, że nie będzie z nami, ale że to jest życie spełnione. Spełnione według Bożego planu. To jak się patrzy na całe jego życie, widać, jak Pan Bóg go przygotowywał, jak przeprowadzał trudną drogą, trudną, ale do tych wielkich zadań, które spełnił no, ze strony swojej tą miarą najwyższą.
Następnego dnia rano zaraz pojechałyśmy z moją przełożoną generalną do Rzymu. Także potem miałyśmy możliwość tam modlenia się. Już był w bazylice wystawiony. Właśnie tutaj jest ta fotografia. I tam modliłyśmy się i widziałam te tłumy młodzieży, ludzi, ale młodzieży, no, koczującej dzień i noc na chodnikach, na karimatach. Rozmawiałyśmy z wieloma i ta cisza, ta modlitwa i to stanie kilkanaście godzin w kolejce, żeby pożegnać, żeby na tę chwilę, bo to była chwila, nawet nie mogli się, no my to miałyśmy jakieś możliwości pomodlenia się dłużej, ale to było coś wzruszającego, to było coś wzruszającego. Byłam aż do pogrzebu, przez te wszystkie dni to chodziłyśmy zawsze modlić się, no i potem sam pogrzeb, to też imponujące. Największy pogrzeb świata. Ja akurat właśnie siedziałyśmy tak dosyć za tymi wszystkimi VIP-ami, znaczy tymi prezydentami, bo miałyśmy możliwość otrzymania Komunii Świętej z rąk papieża, znaczy z rąk Ratzingera, przyszłego papieża. No, ale widziałyśmy, no tak, trzech prezydentów Stanów Zjednoczonych. Nasze siostry Włoszki mówią, o, to nigdy nie był na żadnego Włocha. Nigdy, tak troszkę im smutno było. Nie przyjechał żaden prezydent Stanów Zjednoczonych, a tu trzech. A ja muszę powiedzieć, że byłam pełna podziwu dla księcia Karola, który tam specjalnie nie jest moim idolem, mówiąc skromnie, że on, Anglikanin, przełożył ślub. Co to znaczy przełożyć ślub i wesele w ogóle normalne, a tym bardziej wesele królewskie, prawda, czy książęce. Co to znaczy? I on przyjechał i odłożył. No i to było no coś, ale no i te krzyki subito santo. Ale pięknie, zresztą to, co było, Ojciec Święty był człowiekiem wielkiej modlitwy i był nauczycielem modlitwy. Jak nas wprowadzał w trzecie tysiąclecie, to co powiedział, co najbardziej potrzeba nam, światu i Kościołowi? Modlitwy, prawda? Modlitwy i tą swoim przykładem i pismami tej modlitwy wszystkich uczył. I był cały czas, jak to kilka dni przed pogrzebem tam uczestniczyłam, to był taki modlitewny klimat, tak. W 2003 roku, 18 maja, w urodziny, była kanonizacja świętej Urszuli Leduchowskiej i biskupa Pelczara i jeszcze dwóch Włoszech. I no to my mówię, jako Urszulanki byłyśmy bardzo szczęśliwe, bo kanonizacja założycielki to bardzo jest ważna dla zgromadzenia, zresztą dla Kościoła i tego. No i było nas tam bardzo dużo i byłam już tak tymi przeżyciami jakoś usatysfakcjonowana, że ani mi do głowy nie przyszło, że jeszcze mogę Ojca Świętego spotkać. Nawet była też delegacja z Kulu i tam podchodzili, tak, żeby rękę pocałować. Ja nie podchodziłam, tyle razy miałam możliwość, to nie będę zabierała tej możliwości innym. Także zresztą był upał.
były 4 kanonizacje. On się spotyka z, to wszystko założycieli, bo duet polskie i tych dwoje Polaków i dwie Włoszki. I jeszcze potem upał. On już chory przecież. To było 2 lata przed śmiercią. I myślę, to mi do głowy nie przyszło, że mogę jeszcze spotkać Ojca Świętego. Otóż po tej uroczystości podchodzi ksiądz Dziwisz do naszej generalnej i mówi, niech matka weźmie tę matkę górską poprzednią generalną i siostrę Dybicką i przyjdźcie na 7:30. Na 7:30 to znaczy na kolację. No i to jeszcze byliśmy, jeszcze też był ksiądz rektor Szostek, ówczesny rektor KUL-u, ksiądz Styczeń, kardynał Mach, kardynał Jaworski. I chyba tyle. No, ksiądz Dziwisz oczywiście, ale że on taki zmęczony, chory, mógł się położyć, jeszcze mógł spokojnie zjeść coś tam na kolację i odpocząć, a on jeszcze chce mieć ludzi. Także to jest niepojęte dla mnie, to, że on tak... No, potem jeszcze byłam, mam tutaj zdjęcia z tego ostatniego pobytu. No, jak zawsze pyta o filozofię, zawsze o kolegów, no, czyli jego kolegów i zawsze właśnie to są te główne tematy. Proszę sobie wyobrazić, że jak jechałam do Rzymu, zwykle, bo albo 2 razy, albo raz w roku byłam, czy to w związku z uniwersytetem, czy w związku ze zgromadzeniem w jakichś sprawach. Także i wtedy byłam przyjmowana. To jest, czytałam przedtem, co wyszło z filozofii nowego. Bo Ojciec Święty tak dobrze wiedział, że chciałam być na bieżąco, przynajmniej tak jak on. Jak czytał? Proszę sobie wyobrazić, raz, nie było tam chyba nikogo, może ksiądz Dziwisz jeszcze tam załatwiał sprawy, to było przy śniadaniu. I mówi, siostro, dlaczego ten autor, który był uczniem jednego z profesorów, ale nie chcę nazwisk mówić, pisząc na podobny temat, jak zajmował się ten profesor, ani razu nie zrobił odnośnika do tego profesora. Prawda? Jak wnikliwie. Tak. On to wielki umysł i wielkie serce. To wielki umysł i wielkie serce. Wśród profesorów powstał myśl, że może by mnie zatrzymać na uniwersytecie. Nie było zakonnicy na uniwersytecie jeszcze wtedy. Nie pracowały żadne zakonnice. No i Wojtyła już był, to był... Ja byłam na 4. roku, to był 60. rok, napisał do mojej generalnej list, który jest w archiwum naszego zgromadzenia, żebym właśnie została na uniwersytecie i poświęciła się pracy naukowej, że to... Nigdy tego Ojciec Święty nie negował, ani nie potwierdzał, ani nie negował, że on kiedyś był, spowiadał się jako... Jak studiował, był młodym księdzem, jak studiował w Rzymie, to pojechał do Padre Pio i tam podobno widzę na białej sutannie krew, tak miał powiedzieć. Ale mówię, Ojciec Święty nie zabierał głosu w tej sprawie. A druga to sprawa objawień w Fatimie, że tam też widzę ksiądz z pokrwawioną sutanną białą, tak. Także, nie, także myślę, że w nim jakoś... No, nie może zginąć taka myśl w kimś, ale on tak się zachowywał, zresztą skromnie, jak papież, był człowiekiem bardzo pokornym, bardzo skromnym, nie stwarzał żadnego dystansu. Żadnego nie stwarzał właśnie. I nikt się... Ja podziwiam zawsze, jak te dzieci się nie bały. Nie?
jak te dzieci. Ale tak, to bardzo taki mały. On nie był, nie mówił dużo. On słuchał. Swoje myślał, ale słuchał. Brał pod uwagę, ale miał swoją drogę z Panem Bogiem omówioną. Ale na pewno korzystał jakoś, prawda, bo powiedzmy w filozofii znał tych wszystkich, dobrze studiował, ale miał już szaloną pamięć, miał fantastyczną pamięć. Ale myślę, i był, nie był taki dyskutant. Dyskutant taki, że ktoś powie, on zaraz już reaguje. On wysłuchał, na końcu zabrał głos, ale zawsze taki bardzo wyważony, bardzo wyważony. To było 10 maja 78 roku. To była środa. I na Kulu, tam gdzie zwykle się zatrzymywał, był remont i przyszedł, skierowali go na nocleg do nas, do domu akademickiego, na Poczekajce, właśnie tutaj, gdzie jesteśmy. No i właśnie jak przyszedł, niesie, bo z Krakowa wprost przyjechał, i pokazuje mi tygodnik powszechny, w którym na pierwszej stronie jest artykuł, mój artykuł o Kinga, książce Czy Bóg istnieje. No więc to mi dał, trochę porozmawialiśmy na ten temat. Kiedyś, jak była znowu sprawa Kinga, kiedyś wrócił do tego, jak byłam w Rzymie i byłam u Ojca Świętego, wrócił do tego i jeszcze mu potem nawet posłałam ten mój tygodnik. No właśnie, on, to dla niego był wielki ból, bo to nie był człowiek, który takie wyroki wydaje łatwo, prawda? Mieszkałam w innym bloku tam i tak po piątej, czy tam kiedyś przychodzi ksiądz kapelan też z filozofii, mówi: siostro, już jest papież, tylko nie wiadomo kto został, bo już są sygnały. No i ja zeszłam do niego, bo on słuchał, już miał nastawione to radio, słuchaliśmy w wersji hiszpańskiej, no i w pewnym momencie Dominum, Dominum, Karol. No i jak wtedy, jak już imię padło, to ja już trzasnęłam drzwiami, wybiegłam. I zaczęłam wołać tutaj, krzyczeć i dzwonić do moich najbliższych. No i potem już się zaczęły modlitwy. Znaczy najpierw w telewizji o 7:30 jakaś przekrzywiona fotografia i nie wiedzieli, co powiedzieć. No a potem modlitwy i wielka radość i pochody po Lublinie, kościoły otwarte, dzwony, msze święte i tak dalej, to cała noc. I potem zaczęliśmy się zaraz wybierać, bo to już na paszporty, co nie było rzeczą łatwą zawsze. No i byliśmy, jak mu powiedziałam, więcej niż 100 osób było nas tam. I miałam też, dostałam taki bilecik, bo się dostaje bileciki, na to, żebym przyjęła Komunię Świętą z rąk papieża. No i podchodzę, a Ojciec Święty kiwnął głową. Widzisz, przed udzieleniem, widzisz, co się stało? Znaczy nie powiedział już tak do końca, co się stało, ale no właśnie. No i potem następnego dnia, no i uczestniczyłam we wszystkich tych pięknych ceremoniach, ale właśnie mówię, że to była wielka radość, ale jak to przeplatana bólem, bo no, czułam, że to wielki ciężar spada na te barki. No ale oczywiście wielka radość. Następnego dnia byliśmy na tym spotkaniu w sali, w auli Pawła VI i tak siedzimy, a Ojciec Święty mówi: gdzie wyście tam wleźli?
jak potem przechodził, żeby, no gdzie to, przepraszam, bliżej nie można. No i takie to wszystkie były radości. Ktoś przyszedł i powiedział, że był zamach. Najpierw nie wiedziałam, prawda, no zamach różny jest. No i zaraz do telewizji i ten straszny stan. No przede wszystkim modliłyśmy się. I 3 tygodnie później byłam w Rzymie z racji tam zakonnych spraw i można było tam odwiedzić, to znaczy odwiedziny polegała na tym, że była wystawiona w tej klinice Gemelli, była wyłożona księga, takie było pomieszczenie i księga. Była taka do wpisywania się i poszłyśmy z ówczesną generalną tam, żeby się wpisać do tej księgi. Ale nie wiem, czy nas, już nie pamiętam, czy nas spotkał, czy w każdym razie, czy może jakoś dowiedział się ksiądz Dziwisz i zaprosił nas do kliniki. Więc windą podjechałyśmy i spotkały i przywitaliśmy się. Ojciec Święty chodził w takim, w taki, taki jakby korytarzyk tam był, taki duży, dosyć dobry. No i był w takim granatowym szlafroku. I to było z jednej strony cieszyłam się, że mogę z Ojcem Świętym się spotkać, ale mówię, to jedno z boleśniejszych spotkań. Bo wszystkie prawie takie były radosne, a tutaj to zawsze radość była, spotkania z Ojcem Świętym, a tutaj to było tuż przed wyjściem z kliniki, ale przecież w nim była ta druga choroba i w jego oczach było widać, że to nie jest zdrowy człowiek. Te oczy były choroba najbardziej się przejawia w oczach, najbardziej widać i właśnie ja się takie, no naprawdę bardzo martwiłam.